Cześć, z tej strony Etyczna. Dzisiaj wam pokażę, w jaki sposób wam jak w GP5 po tylu latach naprawić GPS-a. Bo jak widzicie, jesteśmy na otwartym powietrzu tak mniej więcej i mój telefon wykrywa zaledwie tam w stanie dobrym dwie satelity, a tak normalnie na porządku dziennym wykrywał po 10, po 11 satelit. A teraz tylko dwie są takie w średnie plus dwie po prostu mają bardzo słaby odbiór, jak widzicie. Bardzo słabym zakresie. Pokażę wam dzisiaj, jak to naprawić, bo problem dotyczy nie samego oprogramowania. Wiele osób narzekało, że po aktualizacji do Androida 8.0 przestało im działać GPS i to jest nic, i to jest w ogóle nieprawda. Wszystko jest spowodowane anteną w telefonie. A jak chcecie wiedzieć, czemu w ogóle robię ten poradnik, no akurat złapał fixa na 7 satelitach, aczkolwiek to jest po prostu no, dosyć mało. Ten GPS potrafi działać w tym telefonie zupełnie o wiele lepiej. A jak chcecie wiedzieć, dlaczego robię ten poradnik, bo jak widzicie, nagrywam telefonem, który jest praktycznie rozebrany moim Xiaomi Mi A1, który po prostu, no jak widzicie, no jest tak troszeczkę w częściach, a więc LG G5 jest moim obecnym telefonem zastępczym, który w sumie nawet się lepiej sprawuje niż ten Mi A1, bo ma lepszy high-endowy procesor, no da się w nim wiele pograć. Ale dobra, już mniejsza z tym. Przejdźmy sobie do wszystkiego, jak wykonać co krok po kroku. Zapraszam. Jak widzimy, jest dosyć tragicznie, bo po wzięciu telefonu do środka telefon całkowicie traci kontakt z GPS-em. Mimo tego, że jesteśmy dość wysoko, znajdujemy się na drugim piętrze, to widzi ledwo jedną satelitkę i to na bardzo słabym zasięgu, no góra dwie. Ten GPS nie powinien tak działać, powinien działać o wiele lepiej, tym bardziej, że mam włączone niedokładne oszacowanie lokalizacji w technologii Qualcomm IZAT, które zwiększa wydajność GPS-u. I tak po prostu nie powinno wyjść. Dzisiaj wam pokażę, jak po prostu naprawić GPS, żeby działał dosłownie tak, jak od nowa. Dobra. Problemem jest, przede wszystkim zacznijmy sobie od tego, antena w telefonie, która no, przez samo spasowanie akurat tego modelu konkretnego telefonu po prostu nie dotyka kontaktem swoim, który się znajduje w płycie głównej, nie dotyka anteny. I teraz będziemy musieli ten kontakt właśnie naprawić. A więc przystępujemy do całej operacji. Po pierwsze, co musimy zrobić, to wyłączyć nasz telefon. Z tyłu mamy włącznik w tym akurat modelu i po prostu nasz telefon wyłączamy i będziemy musieli go oczywiście rozebrać. Pamiętajcie, że wyłączenie trwa tyle, aż przestanie po prostu migać ta niebieska dioda u góry telefonu. Ok, po wyłączeniu naszego telefonu musimy go po prostu rozebrać. Nasza G5 jest telefonem modułowym, a więc musimy zdjąć dolną pokrywę z baterią i po prostu wyjąć nasze ogniwo. Nie musimy wyjmować naszej baterii z modułu samego. Wystarczy nam sam korpus. Ok. Teraz musimy się zaopatrzyć w śrubokręt krzyżakowy, aby odkręcić nasze obie śrubki. Nim idzie na spokojnie. Moje śrubki mają troszeczkę wywalony gwint, aczkolwiek nie są to śrubki takie zupełnie najmniejsze. Ja mam śrubokręt do tych śrubek, które się po prostu znajdują na płycie głównej. One są jeszcze bardziej miniaturowe od tych tutaj przy samej obudowie. Ok. A więc tak, odkręcamy pierwszą śrubkę do końca. Dość długie one są. A więc jak już zaczną łapać luzy w obudowie, wiemy, że możemy po prostu ją wyciągnąć. To samo robimy z drugą. Ok, po wyjęciu naszych śrubek w sumie możemy już przejść do rozkładania telefonu, ale jeszcze nie. Zanim zajrzymy mu do środka, musimy podważyć slot z tacką na kartę SIM, który znajduje się z prawej strony obudowy. Możemy to zrobić spinaczem lub specjalnym kluczem do kart SIM, jeżeli mamy taki owy pod ręką. I voila, w taki sposób dostaliśmy się do naszej karty SIM i karty pamięci. Przed rozłożeniem telefonu radzę to wam robić w pokoju, który ma wysoką wilgotność, w pomieszczeniu typu łazienka. Tylko pamiętajcie, bezpiecznie i daleko od wody, lub po prostu w pokoju, w którym macie otwarte okno, jak aktualnie się wietrzy, aby zredukować powstawanie kurzu do zera, ponieważ on się może osadzić na obiektywie naszego aparatu od dołu, co może spowodować niemałe problemy. Dobra. Teraz musimy przejść do zdjęcia naszej obudowy. Aby to zrobić, musimy nasz telefon chwycić w taki oto sposób i musimy przede wszystkim mieć jakieś tam paznokcie.
Teraz zahaczamy paznokciami o krawędź pomiędzy obudą a wyświetlaczem i wyświetlacz palcem ciągniemy do góry, a obudowę odginamy i w taki sposób wszystko ładnie schodzi. Zaczynamy od lewej strony i lecimy tym przez górę aż do prawej. I jak widzicie, nasza obudowa bez problemu została zdjęta. Ok, tak wygląda nasz telefon od środka. Zaraz Wam pokażę, gdzie jest właśnie ten kontakt na płycie głównej od GPS-u. Tak, to jest oznaka, że naszego telefonu kiedyś tam dostała się woda. Ok, to jest nasza płyta główna. Antena GPS znajduje się oto w tym właśnie miejscu. Jest to dość mała antena, a więc nie możemy się nie dziwić, dlaczego są takie problemy z GPS-em, jakie są. Jest ona zamontowana na taśmie, tuż przy wyświetlaczu, ale trzeba postępować naprawdę delikatnie. Kontakt jest naprawdę bardzo malutki, jak widać, i na dodatek jeszcze troszeczkę wygięty. Trzeba będzie to naprawić. Naprawdę pozor dla typów serwisu, którzy by w takim wypadku wymieniali całą płytę główną. Szczyt głupoty, naprawdę. Szczyt głupoty i naciąganie klienta. Jak widać, nasz styk jest nieźle powyginany i po prostu trzeba go, że tak powiedzmy, sprostować. Że po prostu z tym GPS-em w kółko problemy, a więc po prostu bym musiał naprawić ten problem fabryczny, dodając blaszkę miedzianą, po prostu przylutuję pod ten port, żeby był cały czas na stały styk. I tak chyba właśnie zrobimy. Kontakt mojej roboty z takiej blaszki miedzianej, którą tutaj mam, będzie wyglądać mniej więcej tak. Co w zasadzie powinno poprawić fabryczną wydajność tego sensora, ponieważ będzie przepuszczać przez siebie po prostu więcej sygnału, gdyż sama powierzchnia tej blaszki będzie po prostu większa. I planuję to zrobić mniej więcej tak, że po prostu w miejsce, gdzie jest ta blaszka, lutuję po prostu nią i wygnę w odpowiedni sposób tak, aby tutaj nic się, że powiedzmy, nie odłamało, bo to naprawdę styk, można tak to nazwać fachowo, po prostu jest taki malutki, że musiałbym tu dosłownie chyba wziąć igiełkę i to leciutko podważyć, żeby to móc wyprostować, a to się tak cały czas będzie krzywić, a więc to jest po prostu bez sensu, bo ten telefon jest tak spasowany, że, no, że po prostu w środku te wszystkie styki się wyginają i raz jest gorszy sygnał Wi-Fi, raz jest lepszy, raz jest lepsza prędkość LTE, raz jest gorsza, no po prostu taki telefon. Ok, teraz sobie przejdziemy do lutowania. Jak rozgrzeję tą blaszkę. Powinno się szybko połączyć. Ok. Uwaga, chwila. Teraz chwila prawdy. Wow. Chwyciło się. Trochę ten styk jest za duży, więc troszeczkę go przytniemy, ale się chwycił. O! Tak, jest jeszcze trochę za długi, ale właśnie dobrze, bo jest ten problem z tym spasowaniem obudowy i to po prostu co jakiś czas i tak się będzie, prawdopodobnie odegnie się to jeszcze raz, a więc teraz zrobię taki jakby styk, czyli trzeba to zagiąć do góry. Albo po prostu zrobimy to tak, że... Dobrze, że wywaliłem tamten chiński styk, który był mniejszy niż wielkości końcówki szpilki, naprawdę. Więc mówię... O, właśnie o to mi chodziło. Zrobimy takie wygięcie specjalne, podwójne może nawet. O, i mamy gotowy nasz piękny styk. Jak widać, odstaje aż nawet za dużo, a więc nie powinno już być tego problemu z GPS-em. Teraz się nie mogę doczekać, aż go skręcimy i po prostu zobaczymy, jak śmiga ten GPS teraz. I mam nadzieję, że się nie odlutuje, podczas gdy będziemy zakładali obudowę. Ok, to zakładamy obudowę. Wszystkie styki wyglądają ok. Możemy zakładać. A, i przy okazji poruszymy kolejny problem. Jeżeli by Wam nie działały te przyciski głośności albo włącznik, to od tego jest to pasmo. Oraz to. Czyli to są w tym wypadku naszej płytki głównej te styki oraz
te oto tutaj trzy, które ktoś niby kiedyś podawał, że to są od GPS-u, ale nie od GPS-u, jest ten jeden osobny, który właśnie dzisiaj zrobiliśmy. To są styki od manipulatoru, wystarczy je lekko odgiąć do góry i przyciski już będą działać. A jeżeli nie, to was telefon może się okazać, że jest poza ładu lub coś takiego. Okej. Wszystko tu jest ładnie, tylko jeszcze mikrofon trochę przeczyszczę, bo jest nieco zanieczyszczony. Okej, już zrobione, na przykładzie będzie pewnie lepsza jakość nagrywania kolejnych poradników, bo jak widzicie, tutaj jest gumowy otwór na mikrofon i tu w środku było pełno brudu. Dosłownie był zapełniony brudem, tutaj nie było jeszcze siateczki ochronnej na tej obudowie na mikrofon, więc kombinowałem z innego telefonu. Mam nadzieję, że się chwyci, teraz to wsadzę na styk, gąbeczka dociśnie i nie będzie już docierać żaden kurz do środka obudowy. Przynajmniej mam taką nadzieję, że innymi bokami nie dojdzie, bo spasowanie tego jest już chyba piąty raz to powtarzam, no nie najlepsze, jak na flagowy telefon z 2016 roku z high-endowym procesorem Qualcomm Snapdragonem 820. Teraz uwaga, bo moment, na który czekaliście, zakładanie obudowy. Na pewno nie czekaliście na to, ale jeżeli czekacie na efekt końcowy, czy to cokolwiek dało, co dzisiaj zrobiliśmy. Okej. Jeszcze raz, zakładamy obudowę. Uważnie i spokojnie. Najpierw musi złapać górę. Jak złapie góra, już mamy połowę sukcesu. Okej. Tak, patrzcie, cały czas czy ta siateczka jest. Siateczka jest od mikrofonu, a więc bardzo dobrze. Najpierw prawa strona powinna złapać po górze, pamiętam. I teraz lewa. O. Aha. I góra złapała na koniec. Okej. Tak też mogło być, chociaż... Widać, że ta góra tutaj jest prześwit. Okej. No i w sumie... Tak to wygląda. Dziwnie wygląda to składanie i rozkładanie, bo nie wiadomo, czy coś się spasowało. Nie, tu się dopnie od dołu i już jest wszystko idealnie spasowane. No, tak to wygląda złożone. Teraz składamy nasz telefon. Okej, to teraz standardowo skręcamy nasze śrubki. Już nie mamy na to za dużo czasu. Okej, wszystko ładnie skręcone, a więc możemy już wkładać nasze karty SIM powoli. I po prostu uruchomić nasz telefon. Okej. Tocka ładnie wchodzi, nic nie odstaje. Wszystko jest w porządku. Teraz składamy naszą baterię. Hop, hop. Nie ma za dużego prześwitu, jak na LG to w miejscach tolerancji, można tak powiedzieć. I odpalamy nasz telefon. Aktualnie jest używanych 12 satelita. Poprzednio było zaledwie 6. Jak widzimy, ze wszystkim po prostu się łączy. Z każdą satelitą. Wszystko działa idealnie po prostu. Spójrzcie tylko na to. Nie było tyle satelitek poprzednio. Na tamtej rozjechanej już po wyginanej antence, a tu? Wystarczy tylko spojrzeć. Wszystkie satelity, prawie że dosłownie wszystkie na liście, które są dostępne, są podłączone. Nawet są niektóre ze statusem zielonym. Kurczę, musi teraz ktoś do mnie pisać na Messengerze. Dobra. Ale jak widzimy, naprawdę się opłacało to robić. Jest fix 3D, wszystko aktualnie działa, jest podłączonych 11 satelit, a jesteśmy przy oknie, jeszcze doniczka zasłania sygnał, a mimo tego jest idealnie. A więc można naprawdę powiedzieć, że dosłownie lepiej być nie mogło.